ponad 150 osób bawiło się na charytatywnym balu wójta gminy Konopnica, który zorganizowano w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym Zacisze. Wójt Mariola Herna w asyście męża Sylwestra i synów Michała i Bartosza witała gości, wręczając paniom tulipany. Cieszę się, że Państwo jesteście z nami. Życzę wszystkim oczywiście udanej zabawy, uśmiechu na twarzy, bo jest to karnawał i bal wójta. Dochód z balu zostanie przekazany na leczenie 15-letniej Julii Janik, u której wykryto rzadki nowotwór złośliwy, dlatego pani wójt apelowała do gości o wsparcie nastolatki, która dzielnie walczy o powrót do normalnego życia. Ja jestem dawcą już szpiku, oddałam szpik kostny pani, która ma 41 lat, jest moją genetyczną bliźniaczką. Mam nadzieję, że za 2 lata się z nią spotkam, a za 100 dni poinformuje mnie Fundacja DKMS o tym, czy szpik się przyjął, czy komórki macierzyste rozmnażają się i czy kobieta będzie po prostu zdrowa, czego jej bardzo, bardzo życzę. Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy pani wójt zaprosiła wszystkich gości do obejrzenia filmu z pozdrowieniami od Julii, która przebywa w niemieckiej klinice, gdzie przeszła operację usunięcia guza. Bardzo się cieszę, że bal zorganizowany jest w Konopnicy, ponieważ z tym miejscem, w którym mieszka mój wujek z rodziną, mam wiele pięknych wspomnień i tęsknię, żeby powrócić do tego, co robiłam wcześniej, czyli do odwiedzi, do jeżdżenia na rowerach i ogólnie czynności, które wykonywałam razem z kuzynami. Pragnę podziękować Państwu jeszcze raz za przyjście, za to, że otworzyliście serca na pomoc dla drugiego człowieka. I pani wójt Marioli Hernas za to, że podjęła się organizacji balu. O tym, jak ważna jest pomoc dla dziewczynki, mówiła obecna na balu Aneta Mazurek z Komitetu Pomocy dla Julki, który powstał przy Szkole Podstawowej nr 12 w Częstochowie. W Polsce lekarze chcieli ratować Julkę poprzez amputację nogi. Powiedzieliśmy, że to możemy i spróbujemy uratować tą nogę, aby Julka mogła normalnie funkcjonować. Udało nam się zebrać 180 tysięcy złotych. Okazało się, że operacja w Stuttgardzie, gdzie Julia już jest po operacji oczywiście, okazało się, że ta operacja będzie kosztowała 400 tysięcy złotych. Fundacja, do której Julia należy we Wrocławiu, dołożyła nam brakującą sumę. Udało się przeprowadzić operację, oczywiście z pomyślnym wynikiem, ponieważ nawet dzisiaj dostałam od rodziców Julii SMS-a, że Julia czuje się bardzo dobrze, że okazało się, że nowotwór, który został wycięty, jest tylko w większości jest martwy. Troszeczkę zostało komórek żywych, ale tkanki po wycięciu w tym miejscu są niezajęte żadnymi komórkami zmienionymi. Więc Julka jest, można powiedzieć, w tej chwili zdrowa, ale czeka ją niesamowicie ciężka rehabilitacja i bardzo kosztowna rehabilitacja, która już będzie w Polsce. Dlatego jesteśmy tutaj po to, żeby zebrać właśnie te pieniążki dla Julki, żeby ona mogła stanąć na nogi. Wszystkie losy w cenie 20 zł rozeszły się w zaledwie 10 minut, a szczęśliwy zwycięzca Sebastian Nylczarek przekazał rower chorej Julce. Za dobre serce wszystkim uczestnikom balu dziękował Michał Janik, wujek Julki. Życie poświęcone innym jest tylko warte przeżycia. I tymi słowami chciałem podziękować pani wójt oraz wam wszystkim, którzy goszczą na dzisiejszym balu. Życzę Państwu udanej. Dziękuję. Po oficjalnej części imprezy przyszedł czas na zabawę. Goście bawili się na parkiecie do białego rana. Zadbano też o atrakcje. Jedną z nich był pokaz sztucznych ogni i występ tancerek z agencji tanecznej Showtime.